Konflikty to coś, co zdarza nam się na co dzień. Czy to w pracy, czy z rodziną, czy z najbliższymi. Ale też oczywiście mamy konflikty zarówno społeczne, jak i polityczne. I czasami ogranicza się to tylko do małych bitewek, ale jednak czasem wybuchają potężne wojny. I dlatego właśnie dzisiaj przychodzę z książką 33 strategie wojny Roberta Greena, którą dostałem do zrecenzowania od wydawnictwa Czarna Owca. Link do tej książki będziecie mieć w opisie, a teraz przejdźmy do najważniejszych lekcji, które możemy z tego wyciągnąć. Chociaż nie. Najpierw zacznijmy od tego, że Robert Greene jest bardzo specyficznym autorem. Bowiem jest to jego czwarta książka, którą czytałem i ma on właśnie bardzo specyficzne podejście, dlatego że przedstawia ten świat bardzo, no można powiedzieć, że dosadnie, okrutnie, czasami wręcz można powiedzieć, że jest to groza. Dlatego, że te książki nie pozostawiają jeńców. Także jeżeli nie znacie tego autora, to gorąco polecam, ale właśnie teraz przejdźmy do tej konkretnie pozycji. Żyjemy w społeczeństwie, które udaje, że wszystko jest sprawiedliwe, że wszystko jest okej, że każdy chce dla każdego dobrze, no ale rzeczywistość jest trochę inna. Każdy raczej patrzy na siebie, każdy chce dla siebie i dla swoich bliskich dobra i czasami są gotowi iść nawet po trupach do celu. A za sobą pozostawiają mosty spalone niczym Ponte di Ferro. I właśnie zasady z tej książki, strategie z tej książki mogą nam pomóc po pierwsze zauważyć, czy ktoś stosuje na nas pewne strategie, albo stety bądź niestety czasami zastosować te strategie na innych. Pierwszą zasadą jest to, żeby patrzeć na rzeczy takie, jakie są, a nie takie, jakie nam się wydaje, że są pod wpływem naszych emocji. Dlatego, że emocje bardzo rzadko są dobrym doradcą, jeżeli chodzi o podejmowanie działań. Robert Greene twierdzi, że często podejmujemy złe decyzje, ponieważ nie cofamy się o ten konieczny krok i obiektywnie nie analizujemy sytuacji. Bo w ten sposób właśnie możemy wyraźniej zauważyć słabość naszych przeciwników, ich słabe punkty i znaleźć strony, które mają słabą linię obrony. I ten rodzaj myślenia ma zarówno zastosowanie w właśnie konfliktach, ale też w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Poświęcenie czasu na obiektywne spojrzenie na cokolwiek tak naprawdę pozwoli nam podjąć po prostu lepsze, bardziej przemyślane działania. Także pamiętajcie, że przygotowanie jest kluczem do sukcesu. Drugi punkt to oceniaj ludzi po ich czynach, a nie po ich słowach. Wiecie, ktoś może powiedzieć, że możecie mu zaufać, że zależy im na was, że was kochają, że nie chcą dla was nic złego, ale czyny pokazują co innego. I to jest dużo, dużo bardziej istotne. O, nie zauważyłem, że mam worek z wrogiem. Dlatego oceniając kogoś, spójrzcie na to, jak ta osoba się zachowuje wobec was, na jej czyny, a nie to, co ona bezpośrednio do was mówi. Bo wiecie, często nie zauważamy albo nie chcemy zauważyć pewnych czerwonych flag, które potem nagle po jakimś czasie rzucają się nam w oczy i sami się sobie dziwimy, że tego nie zauważyliśmy, że jak mogliśmy być tacy ślepi. Inną ważną sprawą przy okazji tego jest to, żeby zobaczyć, czy słowa danej osoby wiążą się z jej działaniami. Bo wiecie, może być tak, że ktoś mówi na przykład, że coś robi, ale tego nie robi. Albo po prostu nawet robi coś przeciwnego do tego, co mówi i jest bardzo niespójny w swoim zachowaniu. I bardzo ważnym jest to, żeby zauważyć, czy czyjeś zachowanie nie jest przypadkiem negatywne i destrukcyjne dla was. Bo jeżeli tak jest, to taką osobę należy po prostu, no, nie tracić na niej czasu, nie? Pamiętajcie, że to od was zależy koniec końców, kto zyska wasz szacunek, wasz wolny czas. Bycie niezwyciężonym leży po stronie ciebie. Bycie do pokonania leży po stronie wroga. Pamiętajcie, że wszystko mogą wam zabrać, ale nie wolę walki. Jeżeli jesteście gotowi się poddać, to prawdopodobnie tak będzie. Musisz zdawać sobie z tego sprawę, jakie są twoje słabe strony, jakie są twoje słabe punkty i albo je wzmocnić, albo wziąć to na poprawkę, że po prostu w tę stronę wróg może uderzyć. Jeżeli masz przykładowo, nie wiem, kompleksy, ktoś może to wykorzystać w rozmowie. Musisz być na to gotowy i musisz być na to gotowy, żeby temu nie ulec. Kolejnym punktem, strategią, o której wspomina Robert Greene w swojej książce, jest to, żeby starać się wygrać bez rozlewu krwi, starać się wygrać bez walki, czyli starać się poddać wroga, zanim w ogóle
wymierzy pierwszy cios. Sam Sun Tzu w Sztuce Wojny właśnie mówi o tym, że najlepszym sposobem na wygranie wojny jest jej unikanie. Dlatego, że trzeba pamiętać o tym, że zawsze w każdym konflikcie ktoś lub coś ucierpi. Nie da się mieć takiego, wiecie, flawless victory, jak w Mortal Kombat, że flawless victory. Nikt wam nie zada żadnego ciosu, a wy zniszczycie po prostu wroga od spodu. Bo zawsze będzie was to kosztowało chociażby czas, emocje, pieniądze, cokolwiek. Także zawsze staraj się konflikty rozwiązywać już u podstawy. Jeżeli czujesz, że coś może być nie tak, jeżeli czujesz, że na przykład ktoś coś może odwalić, cokolwiek, zrób pierwszy krok i staraj się to wyjaśnić. Czy to właśnie, nie wiem, w pracy, w sprawach osobistych, to nie jest istotne. Po prostu jak czujesz, że coś jest na rzeczy, zwykła rozmowa czasami może naprawdę załatwić sprawę, bo albo się po prostu dogadacie i rozwiążecie konflikt, zanim w ogóle on powstanie, albo będziecie wiedzieli, czy to w ogóle ma sens. W sensie, czy ta osoba jest godna waszego czasu na przyszłość, czy może po prostu lepiej się rozejść, zanim po prostu do czegoś dojdzie. Piąta strategia to wznieś się ponad pole bitwy. Większość ludzi w życiu to taktycy, a nie strategzy. A taktyka od strategii się różni. Taktyka ma znaczenie krótkoterminowe. Jest to taki cel na teraz. Strategia natomiast ma długoterminowy charakter. Także musimy mieć strategię, musimy mieć ogólny zarys wszystkiego, co chcemy osiągnąć, jaki ma być ostateczny cel, żeby potem na podstawie tej strategii budować taktyki. I szósta strategia to uduchowi swoją wojnę. Jeżeli nie będziesz mieć obsesji na jakimś punkcie, jeżeli coś dla ciebie nie będzie cholernie istotne, to bardzo ciężko się będzie temu poświęcić, a przez to też bardzo ciężko będzie po prostu przetrwać. Bo jeżeli masz misję, masz jasno postawione wartości w swoim życiu i kierujesz się nimi choćby nie wiem co, to łatwo ci będzie przezwyciężyć czy codziennego lenia, czy brak dyscypliny, czy to, że nie wiem, tolerujesz brak szacunku od innych. Musisz w skrócie zostać panem swojego losu. Ja w tym filmie omówiłem tylko 6 strategii z 33, które znajdziecie w książce, którą mówię. Gorąco polecam. Jest to bardzo fajna rzecz pod tym względem, że niby jest napisana tak, jakby dosłownie chodziło o wojnę, o konflikty wojenne, ale tak naprawdę autorowi chodziło właśnie o takie konflikty, czy wewnętrzne, czy konflikty z innymi ludźmi, konflikty polityczne, konflikty ekonomiczne. Tak generalnie codzienne problemy życiowe, można powiedzieć. I w ogóle każda książka Roberta Greena jest pisana tak między wierszami. Także jeżeli chcecie zamówić, to link macie w opisie. Możecie też oczywiście kupić stacjonarnie. Droga wolna. Jeżeli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, zasubskrybuj ten kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.